Witamy wszystkich. Jesteśmy na wyprawie, okolice Beskidu Małego. Tak jest. Na dzisiejszym filmiku będziemy starać się wybudować tipi wraz z paleniskiem w środku. Darek z Łukaszem będą przygotowywać właśnie to palenisko. I kolację. I kolację, dokładnie. A my z Marcinem i z Otem będziemy starać się wybudować tipi. Mamy tu naszykowane logi i będziemy się starać z tego coś utworzyć, urzeźbić. Dobra, to do dzieła. Thank you.
musieliśmy wykonać drabinę, ponieważ musimy przymocować plandekę troszkę wyżej, a nie możemy dosięgnąć. Dlatego przygotujemy drabinę. Tak wygląda nasz piec. Siateczka już jest u góry. Teraz wieszamy plałę. Tipi jest już gotowe. Według mnie wyszło bardzo dobrze. Może nie wygląda to jak pałac, ale najważniejsze jest to, że spełnia swoją funkcję. Myślę, że piec, który jest w środku, spokojnie ogrzeje wnętrze, bo już jest tam cieplej, a palimy dopiero może godzinę czy dwie. Według mnie tipi to jeden z najlepszych sposobów na budowę schronienia, bo nie jest to trudne do zrobienia, a daje nam schronienie przed chłodem i deszczem, a co najlepsze, możemy palić w środku ognisko, bo system odprowadzenia dymu działa znakomicie. Tak, noc zbliża się wielkimi krokami, ale my na szczęście zdążyliśmy z wszystkim. Dymek idzie już. Teraz zobaczymy, jak w środku. Wracamy z dwudniowej wyprawy do Beskidu Małego. Wykonaliśmy wszystkie nasze założone zadania, czyli zbudowanie tipi oraz pieca. Także dziękujemy wszystkim za uwagę i zapraszamy na kolejną porcję filmików. Cześć!